No dobra. Gotowi? Mm -hmm. Fajnie. Dzisiaj moimi gośćmi, bo dzisiaj jest nas tutaj więcej niż dwie osoby, jest Ania Rzaczek-Biederman. Cześć. I Kamil Mokrzycki. Cześć. Czyli e, dwugłowy smok z, z trzygłowego smoka, czyli Sound and Grace, All That Sound i Soul Ladies. Tak. Ja potwierdzam jak najbardziej. <laughs> Jak tak to wygląda. Czyli jesteście założycielami chórów i chórzystami i wokalistami. Wszystko, wszystko, wszystko się po w kolej. tym. Y, tak, no, no, historia naszego życia tak się potoczyła, że y, jako nastolatkowie odnaleźliśmy w sobie pasję do muzyki, do śpiewania i założyliśmy zespół. Zebraliśmy znajomych. Ten zespół nosi nazwę teraz Sound and Grace, udało nam się spełnić. Tym zespołem kilka marzeń młodzieńczych, czyli nagrać płyty, koncertować. Cały czas zresztą to się wydarza. A w międzyczasie jakoś tak się nasz los potoczył, że okazało się, że jest więcej osób, które chciałoby z nami pracować i wymieniać się z nami tymi muzycznymi inspiracjami i, i przeżyciami. I w taki sposób powstała najpierw przestrzeń przy Ośrodku Kultury Ochoty, przestrzeń w postaci zespołu All That Sound. Była to grupa, do której każdy mógł dołączyć, zresztą cały czas tak jest. Każdy, kto tylko ma w sobie trochę serca do, do śpiewania. A z tej grupy wyłoniła się, wyłonił się żeński skład i powstało Soul Ladies, czyli twór już niesamowicie wyjątkowy. Old That Sound jest takim miejscem, gdzie jesteśmy otwarci na pracę z każdym, kto. Chcę śpiewać bez, bez względu na to, na jakim etapie rozwoju muzycznego jest w danym momencie. Soul Ladies jest miejscem, które stworzyliśmy, gdzie mogą przyjść no, dziewczyny z założenia, bo jest to żeński skład, które już są na jakimś etapie rozwoju muzycznego i, i chcą poświęcać temu trochę więcej czasu. Mają takie możliwości i sposobność, żeby mm, poświęcać temu rozwojowi muzycznemu więcej czasu. Więc na ATS przychodzą osoby, które często ciężko pracują w, korpora w korporacjach, również dyrektorzy, lekarze. I po prostu traktują czysto hobbystycznie jako pasja. W Soul Ladies już są osoby, które, u których muzyka jest dużą częścią życia. Mhm. A dlaczego nie macie męskiego chóru? No Był taki pomysł? Słuchaj, no, przed może nami. jeszcze nie. <laughs> no właśnie. Ale to nie jest tak, że kobiet śpiewa więcej w chórach niż mężczyzn? Macie kłopoty z mężczyznami? Wiesz co? To jest chyba taka rzecz bardziej kulturowa. Jakoś przez wiele, wiele lat obserwuję, że rzeczywiście faceci potrafią śpiewać. Ale nie do końca czują się swobodnie z tym, żeby śpiewać przed kimś. Mm -hmm. Ale to się powolutku zmienia y, coraz więcej, y, może właśnie dzięki, nie wiem, programom, gdzie widać y, solistów. To się powolutku zaczyna odczarowywać i ci faceci przychodzą, śpiewają fajnie, mają otwarte głowy i, i wtedy bardzo chętnie podejmujemy pracę. Zapraszamy właśnie do takiego składu Call That Sound, bo sekcja tenorów rośnie nam w siłę i naprawdę brzmi to fantastycznie. Więc, więc cóż, no, może i przyjdzie moment taki, że założymy po prostu skład męski i będziemy robić zupełnie nowe rzeczy. A w Sound and Grace macie ilu mężczyzn? Ojej, sześciu, pięciu, sześciu. Na ile osób? Na piętnaście. No to czyli jedna trzecia, Tak więcej. Tak, dokładnie. Śpiewamy w harmonii trzygłosowej, więc to się jakby matematycznie okay, zgadza. Okej, okay. <gry> czyli to jest taka potrzeba matematyczna, czy tak trochę wyszło, jak to, jak ustalacie skład zespołu? Ojej, nie, no to, to zupełnie tak wyszło. W sensie, to nie jest tak, o, tutaj mamy jeden wakat albo cokolwiek takiego. Nie, my się traktujemy w Sunny Grace zupełnie inaczej. To nie jest. Tak, że my wyliczamy, że potrzebujemy, albo mhm. zdarza się czasami, że faceci z naszego zespołu śpiewają partie altowe. Okay. To nie jest tak, że ktoś ma przypisane od A do Z, że gra tylko i wyłącznie to, i ma jedną rolę w tym zespole. E, wymieniamy się, uzupełniamy, współpracujemy, jesteśmy po prostu e, plastyczni i to jest super. To jest super, bo Sounding Grace rzeczywiście jest naszym takim pierwszym, najważniejszym projektem. No, już połowę życia trwa and <śmany> Grace dla mnie. I super. I to jest ta połowa życia, którą naprawdę bardzo lubię. A skąd się u Was w ogóle wzięła ta potrzeba śpiewania w, w chórach? Bo śpiewania to jest, ja rozumiem, ale dlaczego chór? To nie jest tak bardzo chyba bliskie w ogóle kulturze polskiej. Wiesz, co jest? Tak? Jest. No jakby śpiewanie churalne, oczywiście, może tutaj jakby inna stylistyka jest, y w zależności y od zakątka świata, ale śpiewanie razem. To jest zupełnie co innego. No właśnie. Solista, który staje na scenie i który ma wszystkie oczy skupione na sobie, ma taką odpowiedzialność, że jakby tylko on tutaj mhm. powoduje, że jest sytuacja, że jest wymiana energii. Natomiast, kiedy dochodzą inne głosy, to nie dość, że ta energia się kumuluje. Jest wymiana nie tylko ze sceny do publiczności i z powrotem, ale mhm. jest też taka wymiana energetyczna na scenie. I te współbrzmienia, które nas najbardziej zawsze jarały, powodują, że my po prostu stajemy się naprawdę taką ścianą energetyczno-muzyczną i widzimy, że to też działa na publiczność, ale z tak zwielokrotnioną mocą że no to jest czysta przyjemność i trochę to jest po prostu uzale uzależniające. Mm -hmm. <laughs> Więc kiedy człowiek raz spróbuje i poczuje tę energię i poczuje, że potem tej energii brakuje, to zaczyna szukać, gdzie ją znaleźć, gdzie ją stworzyć. Mm -hmm. A jak wyglądało wasze pierwsze zetknięcie się w ogóle ze śpiewem na głosy w waszych mm -hmm. osobistych życiach, doświadczeniach? U mnie to było w, w chórku kościelnym. Ja pochodzę z... Znaczy pochodzę, no moja rodzina zawsze była... Mm, bardzo praktykująca, więc uczęszczaliśmy wszyscy regularnie do kościoła i bardzo się angażowaliśmy w życie parafii, więc jakąś taką naturalną siłą rzeczy było to, że ja jako chłopiec byłem ministrantem i później z racji jakiejś takiej, nie wiem, właśnie chyba chęci bycia zauważonym bardziej, mhm. też to śpiewanie się we mnie obudziło, że pomyślałem sobie, że to jest coś, co zwraca uwagę. Więc jakaś taka część już wtedy mnie, która potrzebowała zauważenia, odnalazła w tym swoją drogę. Mm -hmm. I widzę to duży sens tego w dorosłym życiu i dużą zasadność. Tak jak mówiłaś o tym, pytałaś: czemu huralne śpiewanie niesolowe? Ja sobie myślę, że muzyka jest takim, taką formą wyrażania siebie i też y, pozwala właśnie trochę skupić na sobie tą energię i atencję, mhm. że ludzie, którzy biorą się za to, kolokwialnie mówiąc, zazwyczaj gdzieś bardzo głęboko w sobie mają potrzebę tego, żeby być zauważonym. Mhm. No, ale żeby być fair, i żeby być zauważonym, nie tylko dlatego, żeby być zauważonym, no to jest tak, no to nasze wnętrze mówi. Oddaj coś, żeby przyciągnąć tą uwagę. Ponieważ muzyka towarzyszy nam na co dzień, prawie cały czas, to w wielu ludziach rodzi się ta chęć yy, śpiewania, bo to, to jest takie głośne, mm. fajne i to mm, jednak mm. przyciąga tą uwagę. Więc myślę, że u mnie to ma bardzo głębokie podłoże psychologiczne i terapeutyczne, i jako już dorosła osoba, która myślę, mam na tyle. Mm, Szczęście, że umiem sobie zajrzeć do, do swojej głowy i, i zadać szczere pytania i, i dać sobie szczere odpowiedzi. Mhm. Już wiem dzisiaj, że dla mnie to była pewnego rodzaju forma skupienia jakiejś atencji na sobie, której gdzieś tam w przestrzeni dziecka mi brakowało. Mhm. I myślę, że u wielu osób ten powód jest często właśnie bardzo silny, i to jest piękne. I na przykład pytałaś, czemu nie śpiewanie solowe, tylko choralne. Mhm. To jest niesamowite, bo ja przez dużą część swojego życia miałem dosyć duże kompleksy i mi się wydawało, że nie jestem po prostu też wystarczająco dobry, żeby robić coś mhm. samemu. Zawsze czułem się bezpieczniej, kiedy. Mhm. Ktoś był obok. Kiedy ktoś był obok. Tak mi się wydawało, że po prostu to jest fajniejsze. Dzisiaj wiem, że są osoby, które po prostu są stworzone do tego, żeby śpiewać solo, dlatego że ich siła. Jako jednostki i też potrzeba bycia zauważonym mm. i skupienia tej atencji jest tak silna, że rodzi się w nich tak olbrzymi potencjał artystyczny, żeby oddać dużo, mm. że są do tego stworzone i ta wymiana jest wtedy uczciwa, mm. bo one mają tak duże po prostu, tak duże pole rażenia tym swoim artyzmem, talentem, pracą, którą włożyły w ten rozwój. Mm. Że po prostu są samowystarczalne i nie potrzebują na scenie współtowarzyszy, że tak mm -hmm. powiem, bo po prostu błyszczą same, oddają i dostają tyle samo. Ja się cieszę, że we mnie się to nigdy nie obudziło tak silnie, dlatego że ja dużo większy sens pracy z muzyką odnajduję we współdzieleniu się nią. Tak jak Ania mówiła, wszystko jest wymianą energii. Mm. I ja wiem, że nie mam w sobie takiego dużego potencjału energetycznego, żeby, i, i, i też powiedzmy tego charyzmatycznego, żeby robić to w pojedynkę, bo mm -hmm. to wymaga olbrzymiego poświęcenia i olbrzymiej siły. Mm -hmm. Oczywiście się dostaje później z powrotem bardzo dużo, ale to zawsze jest jednak ciężka praca. A dla mnie to połączenie, które jest też połączeniem w muzyce, mm, w Harmonii, we współbrzmieniu, tak już namacalnie czysto mhm. mówię technicznie, przekłada się też na, na tą agapę, czyli takie życie w miłości ze sobą, ludzi. Mhm. I to jest też śmieszne w każdym z naszych zespołów, a szczególnie w Sound and Grace, gdzie my już bardzo zawodowo podchodzimy do śpiewania, że czasami potrafimy jechać, stanąć na koncert i nawet nie do końca mieć super humor. Czy być w jakimś najlepszym wajbie w stosunku do siebie, bo zwyczajnie jesteśmy zmęczeni, albo jakaś sytuacja nas rozprasza. No tak, jesteście dużą grupą, tam się dzieją dynamicznie tak, rzeczy. Na pewno. A w momencie, kiedy, wiesz, dochodzi ta mm, przestrzeń muzyczna i zaczynamy śpiewać ze sobą, wchodzi ta inna przestrzeń. To o czym mówię? Przestajemy się skupiać na sobie, na swoich problemach, skupiamy się na dźwięku, na tej wibracji, na fali, na strojeniu, mhm. na przyjemności z tego, że coś nam wychodzi i robimy to wspólnie. Mhm. I tak sobie myślę, że gdyby móc przełożyć nasze życie codzienne na takie śpiewanie i gdybyśmy się nauczyli tak wymieniać między sobą takim wajbem swoim, jak my próbujemy to robić w zespole, na scenie, mhm. no to byłoby przyjemniej, bo wtedy wszystkie te napięcia i jakieś trudne rzeczy w jednej chwili znikają. Można by było niwelować. Wrócimy do tego, bo mam jeszcze ciekawość Ania, jak u ciebie się zaczęło? Mhm. Chyba harmonicznie pierwszy raz w życiu śpiewałam w szkole. Szkole muzycznej w chórze. Mhm. Pamiętam, do jakiej że... chodziłaś? Ja chodziłam do szkoły muzycznej w Warszawie na Globusowej. Serdecznie pozdrawiam, bo mhm. wracam tam czasami. I powiem szczerze, że już wtedy miałam no straszną podjarkę. Tego, że są, okej, okay, są nuty, trzeba się tego nauczyć, ale jak to brzmi, mhm. to jak to wygląda w tych partyturkach, to tam wiadomo było gęsto i tak na młode oko to, to wręcz przerażająco. Ale potem, kiedy się uczyliśmy tych utworów i kiedy śpiewaliśmy je wszyscy razem, no to było coś bardzo fajnego. Więc mi się to podobało. Jeszcze wtedy nie miałam myśli, że o, to jest to, co bym chciała robić. Broń Boże, to było takie, że to jest fajnie spędzony czas. I w sumie ten fajnie spędzony czas kołatał mi się w głowie, kiedy poszłam do liceum. Tam już nie kontynuowałam, co prawda, edukacji muzycznej, ale, ale też był chór. Pojawiłam się na próbach chóru. Bardzo mi się to zaczęło podobać. Też mieli naprawdę zupełnie inny repertuar, ale. Ale fajny i fajnie to brzmiało. I właśnie tam się dowiedziałam, że jest coś takiego jak warsztaty gospel. I ja doskonale pamiętam, że trąbili o tych warsztatach, ale że trzeba się szybko zapisywać, bo to są warsztaty w Krakowie, największe w Polsce i w ogóle tam się natychmiast kończą miejsca. I okazało się, że ja nie zdążyłam się zapisać. Nie było miejsc. Więc trochę się podłamałam, mówię, no to trudno. Nie minęło parę dni, akurat się tak złożyło, że się rozchorowałam, siedziałam w domu, ale zadzwoniła do mnie koleżanka. Anka, słuchaj, zwolniło się miejsce do Krakowa, jedziesz? A ja po prostu cała w ogóle przeziębiona, nie w formie, jadę. I pojechałam tam z zapaleniem oskrzeli, wróciłam z zapaleniem płuc. O ma, ale szczęśliwa. Ale było warto, ale było warto. I po tych pierwszych warsztatach gospel w Krakowie, to były bodajże chyba, nie wiem... Piąte, piąte warsztaty, czyli no już bardzo dużo lat temu, po koncercie finałowym, który odbywał się, z tego co pamiętam, w Filharmonii, właściwie taką sporą gromadą, właśnie znajomych i nieznajomych, byliśmy tak nabuzowani energią, że zamiast się po koncercie rozejść, pogratulować sobie i wracać już do domu, poszliśmy i śpiewaliśmy w sukiennicach. Praktycznie drugi raz koncert. Te numery, które nam się najbardziej podobały, to nawet po kilka razy. I no miałam straszny taki syndrom pokolonijny po powrocie do domu. <grym> więc, więc oczywiście Google i szukamy innych warsztatów. <grym> Zaczęłam jeździć po tych różnych zakamarkach Polski, Gdańsk, Lublin, Warszawa. I szukałam tych warsztatów. I wtedy. Warsztaty w Warszawie. No, takie warsztaty, które już doskonale znałam. I jakby siedziałam na próbach, uczyłam się. A w którymś momencie podchodzi do mnie młody chłopak, i mówi: Cześć, ty jesteś Ania. Słyszałam, że chcesz założyć chór. I ja tak trochę się zbiesiłam, bo po pierwsze nie wiedziałam, skąd on zna moje imię. I skąd wie. I przedstawił się, że ma na imię Kamil, i się okazało, że mamy wspólną znajomą, Zosię która się nasłuchała po prostu od jednego i od drugiego zupełnie osobno, że właściwie to myślimy o tym, że w sumie takie warsztaty są takie ekstra, że jakby mieć takie coś na stałe, to byłoby fajnie, nie? Super. Czyli każdy z nas chciało założyć chór, ale tak tylko jakby chyba, no ja przynajmniej mówię o sobie, tak mówiłam o tym, mówiłam, ale w zasadzie to tylko od warsztatu do warsztatów. Mm -hmm. I trzeba było mi mobilizacji I mobilizacja przyszła do mnie w e sneakersach. I mm. I, I w koszulce i w spodenkach i powiedziała, no to spróbujmy. I faktycznie zaprosiliśmy każdy swoich znajomych śpiewających i zrobiliśmy pierwszą próbę, mhm. dokładnie tą metodą warsztatową, i stwierdziliśmy, ok, słuchajcie, no to, to nawet chyba ma jakiś sens. To, Ile lat to, temu to było? Ojej. To był 2005 rok. Zaczęliśmy się umawiać na kolejne spotkanie, i kolejne, potem z tego się stały regularne, cotygodniowe próby. Mhm. I już wtedy miało się ten fajny tryb, że już wiemy, jaki jest plan tygodnia szkoła, szkoła, a po szkole Mhm. Na próbę. I co śpiewaliście wtedy? Gospel, coverowaliśmy taką muzę, która nam się podobała. Zresztą pamiętam to nasze pierwsze spotkanie, że my się urwaliśmy z próby na warsztatach. I usiedliśmy z Diskmenem I mówię, ja lubię taką muzę. A ty, o Kirk Franklin, a, słuchaj, a słyszałeś proda Hammonda? I w ogóle od razu po prostu mhm. lot pod tytułem, tak, to jest muza, którą słuchamy oboje. I, i to jest chyba ten trop, którym możemy po, pójść. Mhm. I pouczyć się, bo tak naprawdę dla nas to była podstawowa szkoła i uczyliśmy się tam i wysłuchiwaliśmy różnych niuansów, i mieliśmy taką zajawkę, że a to to jeszcze raz, to bo troszeczkę tutaj bardziej, pos a posłuchaj jak ona to robi, bo to jest takie w ogóle wow. No i usiłowaliśmy po prostu naśladować mhm. to, co nam się podobało. I co, rusz brać kolejny numer na warsztat. I jak my w końcu zrobiliśmy tych numerów ileś. To stwierdziliśmy, ok, to chyba trzeba zagrać jakiś koncert, prawda? I pamiętacie, gdzie był pierwszy? Oczywiście. Gdzie? Na Bemowie, podziemiach kościoła, kościoła na Markiewicza. Gdzie miał być basen? A zrobili salę koncertową. Dokładnie tak. <noise> Więc ludzie siedzieli w takim pogłębieniu Taki basenowym, a my... <noise> a my z brzegu graliśmy koncert. Śmieszne, że w kościele miał być basen, no, a zrobili tam koncepcja. salę koncertową. Ciekawa koncepcja. Tak, no? tak. I to się wszystko pięknie udało. No, jak się domyślasz, jak cały chór zaprosił chociaż prosiłby po dwie osoby, od każdego przyszło Ty tak macie lekko z dziesięć. <noise> było pełno. I tym było sposobem pełno. zapełniliśmy później Jezarium Akwarium, że tak. ludzie się nie zmieścili i stali na zewnątrz. I tym sposobem udało nam się bez jeszcze dużej jakiejś komercyjnej kariery, zagrać koncert świąteczny w Hard Rock Cafe, pamiętam, że tak. pamiętam, ludzie stali pod klubem i pisali do nas smsy, że co się dzieje, że nie mogą wejść, mm -hmm. i wo, a my zamiast się tym przejmować, to się gdzieś w garderobie. Wow, ludzie się nie zmieścili na nasz koncert. <noise> yes, 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 Coś się <noise> dzieje. Super, no to pewnie. Tak było. <noise> Był to duży komplement wtedy dla nas i czuliśmy się naprawdę. Bardzo wyjątkowi, że, że ktoś docenia to, co robimy, mhm. a my jeszcze wtedy nie do końca wierzyliśmy, że to jest takie wyjątkowe i fajne, i że zrobiliśmy coś olbrzymiego i dużego mhm. i że stworzyliśmy historię, która stała się historią nie tylko naszą, ale wielu osób na całe życie. No właśnie, ale wtedy jak to wyglądałoby, takie chóry koncertujące w miejscach, no w salach koncertowych, nazwijmy to, czy w klubach chór gospel, czy rozrywkowe, one były popularne, one istniały, czy przecieraliście szlaki? Wiesz co, gdybym wiedziała, że są koncerty jakichś innych chórów, to pewnie bym do takich koncertów mm -hmm. nie przyszła, bo po prostu mnie to interesuje. Ale przyznam szczerze, że nie trafiłam na taki. Mm -hmm. Czy to, z się to się wydarzało? To się wydarzało Na warsztatach gospelowych. Tak. No tak, ale, ale to jest inna sytuacja? Znamy mm -hmm. na przykład, po dziś dzień się kumplujemy z hurem Soul Connection. Mm -hmm. Ja pamiętam, że między innymi ich koncert w Lublinie na warsztatach spowodował, że o kurczę, to jest ekipa z Warszawy. Oni grają normalnie numery gospelowe, koncertują z tym. Ja też tak chcę. Mhm. Też serdecznie pozdrawiam Beatkę Stasia, która prowadzi Soul Connection, bo no to jest właśnie takie poczucie, że my nie, jest, nie czujemy się dla siebie na przykład konkurencją. Mhm. My się czujemy jak po prostu znajomi, którzy kumają o co chodzi, którzy wiedzą, że, że ta energia, którą mają wewnątrz zespołu, to jest po prostu coś niepowtarzalnego, nie do podrobienia. I dlatego. Y Mimo wszystko, to nie jest tak częste jak, nie wiem, trio jazzowe w klubie, albo. No właśnie. E, albo no będzie kwankowy, który, który gra jakąś imprezę. Nie, no co wiadomo, że jakby zebranie chóru, który przygotuje repertuar. To jest, są miesiące wspólnej pracy i skoordynowania dostępności takiej ilości mm -hmm, ludzi, mm -hmm. bo jednak spotkać się w Trio jest no, dużo, łatwiej. Się, tak, dużo łatwiej niż kilkanaście osób. E, no, ale z odpowiednią taką motywacją i, i wizją tego, że to naprawdę zaczyna fajnie brzmieć, że to daje jakieś dodatkowe impulsy, takie dodatkowego powera na działanie przez kolejny tydzień. No to, no to ludzie się po prostu znajdują ten czas. Nawet jak są mega zapracowani, mhm. studiują ciężkie kierunki studiów i przychodzą po prostu z worami pod oczami i niewyspani, ale przychodzą, bo chcą. Bo to daje satysfakcję ogromną, mhm. nie? A jak wyglądała Wasza droga od tego gospel w, w warszawskich klubach do największych scen w Polsce i nie gospel? Mhm. Ojej, wiesz co? Y Powiem Ci, że to jest, każdy chyba obserwował tę naszą ścieżkę, właśnie ten taki powiedzmy zakręt mm -hmm. ze swojej perspektywy i z mojej perspektywy to wyglądało tak, że my graliśmy koncerty swoje, gospelowe, graliśmy już wtedy w Palladium, w hybrydach, zawsze mogliśmy liczyć na publiczność, a w którymś momencie m, przyszedł taki dzień, kiedy zaczynaliśmy próbować ze swoimi kompozycjami i wychodziły nam te kompozycje, uważam, bardzo fajnie, one nadal były gospelowe. I widzieliśmy, że jakby mamy już publiczność, która taką muzykę by przyjęła, ale pomyśleliśmy, że w sumie, a jakby pokazać to większej ilości osób? I w zasadzie kto powiedział, że my musimy śpiewać gospel, bo Prawda? nie jest powiedziane, że muzyka rozrywkowa nie może mieć też wartościowego przekazu. Mhm. I żeby w zasadzie. Jeszcze jedna obserwacja była taka, że jak my gramy numery Gospel, to mamy porozumienie z publicznością to tą wymianę energii, ale Część publiczności, która na przykład jest starsza która nie zna języka obcego, no ma tą barierę językową mhm. i pomyśleliśmy o utworach w języku polskim. I zaczęło się takie, taka, taka grupa rozkmina, co z tym dalej zrobić, bo żeby pokazać to szerszej publiczności, to musimy się chyba zdecydować na to, że podejmujemy próbę wejścia w bardziej zawodowe mhm. ym, zobowiązania. Mhm. No i cóż, i e, przyszedł ten moment, kiedy po długich, długich poszukiwaniach, ale rzeczywiście podpisaliśmy kontrakt. I to był kontrakt, który mm, dla, nas, dla nas był czymś zupełnie nowym. I, I wiedzieliśmy, że jakby za tym kontraktem nie idzie sam papierek, ale też od razu producent, który podejmuje się wyprodukować naszą pierwszą płytę debutancką. Mm -hmm. Razem z tym producentem, który też jest kompozytorem, Bartosz Zielony, zwany Tabem, jest dziewczyna, która napisze teksty i nazywa się Patrycja Kosiarkiewicz. I nagle ruszyła pewna machina, gdzie my wrzuceni w zasadzie na głęboką wodę wzięliśmy się po prostu do roboty. Mhm. Ale powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się tego, że to musi od razu odpalić. Może po prostu my się napracujemy, zrobimy pierwsze trzy numery, a, a radiostacje powiedzą... No, spoko, ale tak to, 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 wiecie, no jakby nie. Zwłaszcza, że przecieraliście szlaki tutaj też przecież, tak? No zdecydowanie. Ja miałam takie poczucie, że w zasadzie na, na tym polegała cała trudność. Że o tyle ciężko nam było namówić w cudzysłowie menedżerów, z którymi rozmawialiśmy, że oni oczywiście kibicowali nam, wierzyli w projekt, ale mówią, słuchajcie. Nie ma czegoś takiego. No nie właśnie. ma czegoś takiego w mainstreamie, nie było. Nie było. Żeby, mhm. żeby była ekipa, żeby był chór. I gdzie? Co tam w, w radiu? tu w ogóle wiesz. Tak. No, no nie, no spoko, no jakby możemy spróbować, ale mm, jeżeli czujesz, że ktoś w to nie za bardzo. Jakby uprzedza cię, że to się raczej nie uda. Mhm. To masz takie no, second thoughts, że no to może to nie jest ten człowiek. I rzeczywiście potrzebowaliśmy ludzi, którzy naprawdę w to uwierzyli i, i zrobili to. A nie mieliście second thoughts takie, że może jednak chcemy za dużo, albo może rynek polski jest na to gotowy. Wiesz, co, ale to był też taki moment w naszych prywatnych życiach, kiedy my kończyliśmy studia. I już mieliśmy właśnie ten moment pod tytułem: OK, no to jakby fajnie, hobbystycznie sobie śpiewamy muzykę gospel. No i, i to teraz, teraz są dwie opcje. Albo zajmujemy się swoim dorosłym życiem, bo zakładamy powoli rodziny, mm -hmm. y, zaczynamy poważne zawodowe zobowiązania, czyli etaty y, i inne takie. Albo próbujemy, próbujemy po prostu zrobić też zakręt w tym zespole. Kto mm -hmm. w to wchodzi? I się okazało, że wszyscy chcą spróbować. Cały no zespół wszedł? W tym składzie, tak, który był, to, to wszyscy chcieli spróbować, i taką decyzję po prostu podjęliśmy, że, że będziemy próbować, ale no, nie obiecujemy sobie nie wiadomo mm -hmm. czego. Co było najtrudniejsze, już jak zaczęliście na dużych scenach grać? Pod każdym względem, nie wiem czy technicznym, czy organizacyjnym, czy międzyludzkim, było coś takiego, czego nie mogliście przewidzieć? Generalnie najtrudniejszą rzeczą to jest zdarzenie się z oczekiwaniami. Czyimi? swoimi. Mhm. Wchodząc do show biznesu, każdy ma pewne wyobrażenie, pewien program grany, jak to może wyglądać, jak to powinno wyglądać. A myślę, że tak jak w każdej przestrzeni życia, po prostu na zewnątrz wiele rzeczy wygląda inaczej, a zupełnie inaczej, jak się w tym uczestniczy i w tym jest. Mhm. I wygrywa ten w show biznesie, kto się Umie dostosować do zmian, do sytuacji, do tego, że te oczekiwania czasami są inne, to znaczy, że nie są do spełnienia po mhm. prostu. Myślę, że dla nas było najtrudniejsze to, że my się bardzo długo boksowaliśmy i nie chcieliśmy sobie na to pozwolić, żeby zrezygnować ze swoich oczekiwań. Mhm. I ja tego nie żałuję, aczkolwiek jeżeli miałbym dzisiaj komuś doradzać, no. to bym powiedział, że to jest bez sensu. Bo się wymęczyliśmy bardzo długo w tym. Ale na przykład czego dotyczyły te oczekiwania? Koloru okładki, czy jakości materiału, czy tekstów, czy no to ci powiem czego dotyczyły te oczekiwania. Jak się wchodzi do show biznesu, czy zaczyna się już tak komercyjnie pracować, to nagle trzeba uwzględnić to, że jest cały sztab ludzi, który o czymś decyduje, mhm. że nie zawsze wszystkie decyzje są dla ciebie zrozumiałe i nie zawsze muszą być, bo nie zawsze znasz wszystkie okoliczności czy drugie mm -hmm. dno, nie uczestniczysz przy wszystkich rozmowach, czy to biznesowych czy wizerunkowych i przynajmniej po prostu warto powie zaufać komuś, powiedzieć OK, jeżeli mówicie, że tak będzie dobrze, to tak róbmy. Mm -hmm. Bo człowiek wchodzi i odzywa się twoje wewnętrzne ego. Jak to ja? Przecież no tak. teraz ja jestem artystą. Ja tutaj będę śpiewał, występował. To ja będę na zdjęciach, czy w teledyskach. To moja płyta w końcu. Tak, ja chcę decydować, ja chcę wyglądać tak, ja chcę tak, mm -hmm. ja chcę zjeść to, tam. No już mm -hmm. przesadzam, ale no w, tak. w ten sposób. I tutaj czasami się pojawia taki dysonans. I tak jak obserwuję, hmm, ja już od kilku lat, troszkę z boku nawet teraz, ten rynek muzyczny, to wygrywają to osoby, które potrafią się tym wszystkim ucieszyć, mm -hmm. troszkę zatopić w radości, doświadczać tego, ale też w odpowiednim momencie, momencie rezygnować trochę z tych swoich oczekiwań. Obserwuję też mnóstwo mm, wspaniałych artystów, po prostu przezdolnych naszych koleżanek i kolegów z olbrzymim talentem. Którzy nawet już y, rozpoczęli tą drogę komercyjną czy mainstreamową i dalej mają jeszcze coraz większe oczekiwania. Mm -hmm. Nie odpuszczają. I, I nagle ludzie sobie zadają pytania. Patrzcie, przecież była taka mm -hmm. pani X, którą wszyscy już podziwiamy. Tak. Już wiem, że śpiewa najlepiej w naszym kraju. Czemu coś tam nie zaskakuje, a, Czemu na, przykład, nie a na przykład wskakują. Wskakuje grupka dzieciaków, która możliwości jakieś tam techniczne, wokalne ma wątpliwe, mm -hmm. bo nigdy się w tym kierunku nie edukowała, a stają się bożyszczami tłumów i wszyscy tak. znają ich piosenki, robią olbrzymią karierę. Odpowiedź: Ja mam jedną na to oczekiwania. Ta grupa dzieciaków nie ma oczekiwań, bawi się tym, idzie za flow, poddaje się różnym rzeczom. A często takie osoby, które tak bardzo serio podchodzą do siebie, do tej swojego artyzmu, do swojej sztuki, na jakichś etapach po prostu same blokują ten rozwój. Mają do tego prawo, bo to oczywiście też jest trudne. No, tak jak mówimy, sami się długo z tym boksowaliśmy, bo to jest taka trochę y, chęć bycia fair i szczerym w stosunku do siebie. Tak. Y, i, I to jest wszystko okej, okay, bo to ty decydujesz. Czy chcesz to puścić i po mhm. prostu się temu podporządkować, czy traktujesz to mega, mega serio, właśnie i tak jakby stawiasz wszystko na jedną szalę i dlatego tak ci ciężko w ogóle w jakikolwiek sposób zrobić ruch w lewo czy w prawo, kiedy to nie jest tylko twoja decyzja, tylko musisz się podporządkować jakimś tam sugestiom mhm. albo puszczasz to wszystko luźno i patrzysz, co się wydarza, no i. I to jest moja odpowiedź, na przykład jak ludzie zadają często pytania, czemu komuś się udaje, a komuś nie, I albo że ktoś ma szczęście, a ktoś nie ma szczęścia. To są wszystko decyzje i konsekwencje decyzji. Szczęście może mieć każdy tylko wtedy, kiedy je dla siebie wybierze. Mm -hmm. A dzisiaj już umiecie odpuszczać? Uczymy się cały czas. Takie mam wrażenie. Staramy się y, łapać dystans tam, gdzie to jest skazane. No jakoś tak to wyszło, że Kamil i ja mamy zupełnie inne charaktery, tak naprawdę zupełnie Mimo inne. Mimo tylu lat znajomości. Y, I właśnie dzięki temu mamy zupełnie inne spojrzenie na niektóre rzeczy. Mhm. Myślę, że to, ile się nauczyliśmy od siebie nawzajem przez te kilkanaście lat znajomości. To jest gruba księga, naprawdę. I w jedną i w drugą stronę, bo ja potrafię być bardzo taka techniczna mhm. i taka konkretna. skrupulatna, konkretna, mhm. tak. A Kamil jest świetny. Ja się świetnym, potrafię odkleić i pfruwać ale... w humorach i wtedy Ania mnie sprowadza na ziemię. Ale znowuż ja potrafię w związku z tą swoją skrupulatnością i technicznością... Mm, nie zaobserwować rzeczy, które się wydarzały ją dość blisko mm -hmm. i Kamil jest świetnym obserwatorem. On nawet jakby nie chciał czegoś zauważyć, to zauważy. I to kombo nasze razem, jak rzeczywiście mm, swoimi skillsami się trochę dzielimy ze sobą, zaczyna działać coraz lepiej. Mm -hmm. y I powiem szczerze, że no, że te oczekiwania też już umiemy sobie przegadać. Y Ale to też chyba ja myślę, że to w naszym wypadku wygląda w ogóle tak, że my Wiele tych oczekiwań spełniliśmy, tylko że po prostu przy tym się na naboksowaliśmy i ze mm -hmm. sobą, i z ludźmi, z którymi pracowaliśmy, mm -hmm. i z wytwórniami, i z menadżerami. I dzisiaj wiem, że to wszystko było potrzebne, żeby nas ukształtować takimi, na jakim pewno. jesteśmy. Tak. I to jest cudowne, no bo my spełniliśmy swoje marzenia. My mamy na koncie trzy płyty, z których one są i złote, i chyba Platyno. nawet platynowe. Mamy na koncie single, które są do dzisiaj grane w radio i, i ludzie znają te piosenki na pamięć. Dzieci je słuchają, się do nich bawią, jak możesz wszystko. Więc no. Ja się czuję totalnie spełnioną osobą mm -hmm. w tej przestrzeni, ale to nie znaczy, nie znaczy, że nie ma we mnie zachłonności na Więcej? kolejne rzeczy. No, mm -hmm. ja jeszcze żyję, doświadczam i chcę tego doświadczać. I cieszę się, że to wszystko, te, te, te takie lekcje, które były, postawiły mnie i cały nasz zespół w takim miejscu, że już trochę właśnie z większym luzem do tego podchodzimy. Wiele rzeczy osiągnęliśmy, więc teraz jest trochę takie. Co można jeszcze mm -hmm. i czy warto to jeszcze, Właśnie. czy może nie warto? Jaka, mm -hmm. Czy cena tego jest fajna do poniesienia, mm -hmm. czy lepiej odpuścić? I w sumie, tak nawet ostatnio rozmawiamy, że albo rzućmy coś na wabanki, róbmy do końca, albo, albo odpuśćmy i się nie boksujmy. Mm -hmm. I to jest ten przywilej cudowny, który mamy teraz. Że my to, czego dla siebie chcieliśmy, to już zrobiliśmy. Mm -hmm. Teraz jest tylko ten taki bonus. możecie track. się bawić teraz. Bonus track. No nie do końca możemy się bawić, bo jakby nie było, wybraliśmy muzykę jako nasz zawód. Zawód yy, wiąże się z tym, że trzeba się jakoś utrzymać, Zaraz więc też staramy się jakoś rozsądnie tą naszą pracą animować. I, mm -hmm. I też czasami robimy rzeczy, których może nie wiem, nie do końca chcielibyśmy zrobić, czyli bierzemy udział czasami w pewnych projektach. Które mamy czasami wątpliwości, czy powinniśmy, o tak mm -hmm. powiem, ale mm. siadamy, patrzymy na siebie, okej, okay, chcemy pracować, potrzebujemy iść do pracy, więc zróbmy to. Mm. Tak naprawdę liczy się w tym, to jak my do tego podejdziemy, jaką jakość my stworzymy, to czy wydarzenie, w którym bierzemy udział, może czasami nie być dla nas tak jakby wymarzone. No to, Ale ma inne korzyści. Tak, to zróbmy to najlepiej, jak mhm. potrafimy, zaangażujmy się w to, bo to jest nasza praca. Mhm. I takie mamy podejście, więc też jesteśmy racjonalni, bez przesady. No, nie jesteśmy panią Edytą Górniak czy panią Beatą Kozidrek, które mogą odcinać kupony na tak. pewnym etapie mhm. swojej kariery, bo, bo, bo aż tak wysoko nie doszliśmy. Mhm. Ale to miejsce, które zajęliśmy jako chór w Polsce, który przedarł się do mainstreamu, nagrał płyty. Dla mnie jest totalnie satysfakcjonujące. Ja się dzisiaj budzę, jeżeli chodzi o strony muzyczne, jako szczęśliwa osoba. Mhm. Bo m, nawet jeżeli nie, nie czuję się osobą popularną, czy rozpoznawalną, czy celebrytą, bo się nie czuję, to sobie myślę, że. Kurde, no ludzie znają to Sound and Grace, a ja jestem częścią tego i to jest piękna historia. Mm -hmm. No właśnie, a jak wygląda ten podział na część u was? Sound and Grace to jest kilkanaście osób, w tym wy założyciele, czy jak jest jakaś kwestia na przykład właśnie wątpliwego joba do zrobienia, współpracy, to... Rozmawiacie wy i komunikujecie reszcie, czy jest jakiś rodzaj demokracji wśród kilkunastu Wiesz osób? co, no, my z Kabilem jesteśmy odpowiedzialni za większość decyzji, ale rzeczywiście, kiedy pojawia się jakakolwiek sytuacja problematyczna, to nie wyobrażamy sobie nie przegadać tematu z ludźmi. Mhm. Na szczęście to się rzadko zdarza, żebyśmy musieli uruchamiać, że tak powiem, tak, takie dywagacje, ale zdarzało się. Były trudne były, sytuacje. były trudne sytuacje i wtedy jakby... Yy, 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 Wiesz co, to są nie tylko nasi wokaliści, to są po prostu nasi znajomi mm -hmm. ludzie, to mm -hmm. są przede wszystkim ludzie. Więc zdajemy sobie sprawę z tego, że oni mają swoją osobną opinię na każdy temat, mają do niej pełne prawo i mogą się z czymś nie utożsamiać, i wtedy to jest ich autonomiczna decyzja: mm -hmm. czy e, robimy to jako kolektyw razem, czy oni nie czują tego. Więc no, jesteśmy zespołem, i myślę, że dbamy o to, żeby oni mieli jakby i zaufanie do nas, mhm. i tę pewność, że, że też jakby robimy wszystko, żeby na takie miny w cudzysłowie się jednak nie, nie natknąć, ale, ale takie decyzje, no, chociażby tego, gdzie dalej idziemy, no to Czy może, gadujecie może się... razem wszyscy? Wiesz, co my się naradzamy bardzo długo z Kamilem i w momencie, kiedy już wiemy, co chcemy powiedzieć i jakie są wersje wydarzeń, i już mamy rozwałkowany temat, to jak najbardziej mhm. rozmawiamy. Na tym etapie, na którym jesteśmy, mamy niesamowite szczęście i przywilej, że jeżeli są takie sytuacje, że jest jakiś tam ruch trudny, to raczej my za nią podejmujemy decyzje i ekipa. Po prostu w to idzie, a jeżeli ktoś ma jakiś taki dysonans osobisty, mhm. to po prostu w, w miłości i szacunku mówi, że w, danym, w danej sytuacji czy momencie mhm. się Pas. na chwilę tak wycofuje i ma do tego prawo, więc tak to wygląda, mhm. jeżeli chodzi o, o różne rzeczy, ale, ale raczej już się to nie wydarza. Nie, nie ma tak, że siadamy i dyskutujemy razem na tym okay. etapie, bo takie siadanie i dyskutowanie otwiera mnóstwo wątpliwości. My sami za nią mamy te wątpliwości, więc jak jeszcze byśmy wspólnie sobie dokładali mhm. z ludźmi, poza tym to jest też przerzucanie pewnej odpowiedzialności. Wtedy osoby czują, że one też są współodpowiedzialne za tą decyzję, mhm. a tak po prostu trochę my bierzemy na klatę i mhm. jak są jakieś konsekwencje nieprzyjemne czegoś, to później my je ponosimy, a ludzie mają czyste sumienie. Mhm. Ale to wszystko się dzieje w takim zrozumieniu, wiesz, no my gdzieś tam kuluarowo sobie rozmawiamy, staramy się poznać opinie na temat różnych. Różnych naszych pomysłów, co do dalszej mm -hmm. drogi muzycznej, mm -hmm. co do różnych projektów, tak, tak, tak. co do piosenek, co, co, co do Ale nie tam mamy cygodniowych zebrań? Nie. Już. <laughs> Kiedyś to było tak. Kiedyś 10 było. lat temu było. A próby macie często, regularnie czy nie? A wiesz co, wywołujesz trochę wilka z lasu, <laughs> bo my przez ostatni czas, może tak, przez pandemią, Byliśmy w dzikiej trasie koncertowej. Mhm. Naprawdę graliśmy mnóstwo koncertów, cały sezon był bardzo utkany, tak już bym powiedziała, nawet szyty grubymi liśćmi, żeby się przedostać z jednego krańca Polski na drugi, więc w tym sezonie koncertowym odpuściliśmy próby, żeby w ogóle mieć czas wrócić do domu. Mhm. Potem wybuchła pandemia, więc nie było prób. I dokładnie parę dni temu, po raz kolejny właśnie został rzucony temat, nie a kiedy próby wracają? No, 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 <laughs> czyli jednak. Czyli jest pewien, tak, jest pewien brak, który, no, który będziemy ogarniać. Czy my na tym etapie y, pracy z naszymi wokalistami, z ludźmi, którzy tworzą teraz Sunday jest mamy ten przywilej? Że są to wszyscy już praktycznie zawodowi wokaliści, mm -hmm. którzy reprezentują bardzo wysoką jakość wokalną. I znają materiał. I znają materiał, mm -hmm. są bardzo utalentowani. Więc ja myślę, że te próby dla nas będą taką formą trochę mm, zabawy. Takiego wspólnego y, progresu, właśnie technicznego. Też, Ale żeby... też właśnie wyjścia naprzeciw tym oczekiwaniom, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że jednostki są doskonałe, naprawdę świetni wokaliści. Mm -hmm. Oni mają to właśnie oczekiwanie i tą potrzebę, żeby się ze sobą jeszcze bardziej przeżreć wokalnie, no żeby więc... jeszcze coś pokombinować. Mm -hmm. I w momencie, kiedy my czujemy, że możemy dać sobie taką przestrzeń na to, no to chyba super, nie? No i tutaj mi się pojawia pytanie: powiedzcie, czym jest śpiewanie w chórze? Ojej, dla każdego czymś innym, ale myślę, że dla każdego w co najmniej jakiejś części jest terapią. Mm -hmm. Naprawdę. Chociażby już nawet, yy, nie mówię tylko o Sun and Grace. Tak, ale all that sound mhm. od kilkunastu lat, bo ten zespół też już długo mhm. istnieje. All that sound od kilkunastu lat ma zawsze próby w poniedziałki. I to nie było raz i to nie było pięć razy, to było już kilkaset razy, kiedy różne osoby mówiły mi, że słuchaj, ja jak czasami nie ma próby. Bo coś tam, mm -hmm. bo nie wiem, bo jest jakieś święto albo jakiś tam długi weekend i ośrodek kultury jest zamknięty, nie możemy mieć próby, to ja nie wiem po tym, jaki jest dzień tygodnia, wiesz, bo w poniedziałek wyznacza mi start. Mm -hmm. I jak nie ma tej próby, to ja po prostu nie mam siły. i Ja tak mm -hmm. wyczekuję. Już, już teraz piszą ludzie właśnie, że. A czym się widzimy w tym tygodniu już? Bo wiesz, bo to za chwilę już w ogóle startujemy. I, I wszyscy są tacy podjarani i mówią, że po prostu potrzebują tego w całym tym natłoku swojego. Super utkanego zadaniami tygodnia, żeby były te dwie godziny, kiedy oni mają czas dla siebie. Mhm. To są matki, ojcowie, prezesi firm, mhm. pracownicy różnych, że tak powiem, branż i różnych szczebli, i nikt tego po prostu nie analizuje. I nikt tak naprawdę, jeżeli ktoś się nie chce tym podzielić, nie wiem, ze znajomą, która siedzi obok, po prostu na chwilę wyłączają cały wszechświat dookoła, jesteśmy tylko w tej sali. Tylko tutaj zajmujemy się dźwiękami, tym, żeby się razem pośmiać, żeby stworzyć coś fajnego, a potem na przykład przygotować się do koncertu i te całe pół roku, które pracowaliśmy, zwieńczyć pięknym po prostu bukietem na scenie, gdzie zapraszamy swoich znajomych, oni zapraszają swoje rodziny, i to jest wielka celebracja tego, mhm. że dbamy o tę, tę małą cząstkę, która jest tylko i wyłącznie dla nas, a mimo to w grupie. Mhm. No tak, bo wy ten chór też prowadzicie osobiście, to znaczy jesteście tam na miejscu, dyrygujecie, te zajęcia prowadzicie, piszecie też y, harmonię. Tak, tak, aranżujemy w ogóle, mm -hmm. często nawet na tak zwanym freestylu, <ślinikatorzy> <ślinikatorzy> bo my na przykład potrafimy przygotować jakiś utwór, każdy z nas ma jakieś w głowie, zawsze pomysły. Ale na przykład bardzo staramy się wyczuć ekipę danego dnia. Mm -hmm. Znamy tych ludzi, widujemy mm -hmm. się co tydzień. Ale czasami jest tak, że przychodzisz i masz, o rany, co teraz, co teraz. A czasami przychodzimy i tak wszyscy siadają mm -hmm. i tak odpływają trochę na krzesełku i czujesz, że trzeba ich na jakoś energię. podnieść. Mm -hmm. I nagle jest, ej, kamok, a pamiętasz taki numer? wiesz, coś tam, to może zrobimy to. A Kamil mówi, słuchaj, a znasz taki numer? Ja my nie, kompletnie nie znam, puszczaj, wszyscy słuchamy jakiegoś numeru, widzimy, że komuś się już oczy otwierają, że już jest jakiś, mhm. jest jakiś lot, żeby taki numer zrobić, i my Awista po prostu zaczynamy pisać aranż do tego na próbie, jednocześnie się go ucząc mhm. i robiąc po prostu wspólny warsztat. Znaczy ja się ja piękne. się tego nigdy nie bałem, ja zawsze traktowałem to jak, jako pewną formę naszego autorskiego programu bo uważam, że to jest duży przywilej dla tych osób, że mogą brać udział w takim procesie twórczym. Mm -hmm. Że to nie zawsze wygląda tak, że przychodzi pan nauczyciel na lekcję, ma wydrukowane nutki tak. i mówi, pani śpiewa to, a pan śpiewa to, a pan śpiewa to. U nas tak jakby, mam nadzieję przynajmniej, że dla tych osób to jest atrakcyjne, przez to, że oni biorą udział w tym procesie plastycznym. Mm -hmm. Czasami, jak my jesteśmy troszkę zmęczeni, a to też się zdarza i nam się troszkę wolniej głowy, wolniej głowy pracują podczas zajęć, no to, to troszkę to bywa męczące, ale wtedy staram się nadrabiać żartem do wcipami i to jest dodatkowy atut tego, tego miejsca i to jest też cudowne, bo ja potrafię po przyjechać w poniedziałek z jakimiś swoimi rzeczami, mhm. z którymi sobie nie radzę gdzieś tam w swoich myślach, w tak. głowie i nagle się wychodzę. Jestem inną osobą, bo moja głowa odpoczęła przez dwie godziny, i te rzeczy, które mnie przerażały, kiedy jechałem na próbę, nagle stają się zupełnie mniejsze i mniej straszne, kiedy wracam z tej próby. Więc, mhm. więc myślę, że to działa w, w dwie strony. Super. A pytałam o to, czym jest śpiewanie w chórze, bo zaczęłaś mówić właśnie, że każdy z nich jest i ty też mówiłeś fajną jednostką śpiewającą profesjonalnie. Jednak wydaje mi się, że czymś innym jest śpiewanie solowe, a czymś innym śpiewanie w chórze. Jakbyście mieli powiedzieć, czym się różni? Dla mnie to jest bardzo proste i ja to widzę bardzo wyraźnie już no. od, od kilku lat. Muzyka jest nieodłącznym elementem cywilizacyjnym i w ogóle jakichkolwiek. towarzyszyła człowiekowi od zawsze: od wybijania rytmu poprzez nucenie, poprzez śpiewanie od, od lud, ludzi pierwotnych, którzy z tego korzystali. My jesteśmy zwierzęciem stadnym, mhm. czyli człowiek tak naprawdę nie jest stworzony do samotności. Dzięki swojej inteligencji i adaptacji umie się odnaleźć w samotności, bo umie sobie ją wytłumaczyć i, i to jest super, ale jednak nasze serca dążą do tego, żeby przeżywać coś wspólnie. Tak jak już wspominałem, to czy się śpiewa solo, czy się śpiewa w grupie tak naprawdę zależy od potencjału tej jednostki, mhm. ale nawet Solista na scenie, często ma chórzystów, często mhm. ma instrumenty towarzyszące. Ta muzyka dalej jest kolektywem, mhm. jakimś jest połączeniem. Równie dobrze nie występuje sam dla siebie przed lustrem, tylko występuje przed ludźmi, tak. z którymi też tworzy pewną grupę. Mhm. Tylko że to jest trochę, tak jak mówię, to zależy od potencjału jednostki. No, to jest osoba, która daje i odbiera. A czemu ja kocham śpiewanie w chórze i czemu uważam, że ludzie tak lgną do tego? Mhm. Bo to jest wymiana? Mhm. To jest najpiękniejsza wymiana. To jest jak bycie w relacji i w związku. Jak się jest w związku z osobą, która tylko oczekuje, że jej się zrobi herbatę i będzie mm -hmm. się kochała i się przyniesie kapcie do łóżka. No to spoko, no, trzeba po prostu zagryźć zęby i przyjąć, że się jest z taką osobą, ale jednak jeżeli jest się w związku i to się wymienia mm -hmm. i ty trochę dasz, ktoś tobie trochę da ktoś ciebie raz przytuli i teraz jego mhm. przytulisz, to jest jak śpiewanie w chórze. Mhm. To jest wymienianie tej energii, to jest współtworzenie czegoś, współodczuwanie. Nie będę już tutaj mówił o czysto technicznych rzeczach, czyli, że muzyka jest wibracją. Muzyka jest, działa na pole kwantowe, mhm. na pole energetyczne, które mamy, czysto nadrgania komórek, że to ma terapeutyczne znaczenie, nawet medyczne, co już w dzisiejszych czasach jest udowodnione. Tak. Nie mówiąc tutaj o koheracji serca i o tym, jak jest ważny rytm, jak to jest połączone z rytmem od dechu, Który mhm. dzisiaj ludzie, lekarze i, i doktorzy na całym świecie udowadniają, jakie to ma olbrzymi wpływ i znaczenie. Mhm. Ja wiem, że ostatnio dużo osób sam sobie gdzieś tam podś, podśmiałem jedną z polskich celebrytek, która tam stukała w bębenek. Ale w tym jest olbrzymi sens, bo tak jakby ja nie mówię o formie, w jakiej się to przedstawia, bo tam każdy ma prawo robić jak to chce i, mhm. i się narażać oczywiście na, na niezrozumienie albo zrozumienie to już nie moja sprawa. Ale jest w tym sens, to od zawsze było. Muzyka, dźwięk i rytm towarzyszył mm. ludziom od zawsze. Dlaczego? Bo jest integralną częścią naszego organizmu. Cząsteczki w naszym ciele drgają w odpowiednich częstotliwościach. Muzyka to jest częstotliwość, to są te same fale. W momencie, kiedy śpiewa się razem, te ciała i te cząsteczki się synchronizują. My nagle, będąc w osobnych ciałach, tworzymy jeden organizm i to w przestrzeni fizyki kwantowej. Mhm. I ludzie nie wiem, że takie podchodzenie czysto naukowe do muzyki jest może czasami trudne albo abstrakcyjne, ale to jest udowodnione naukowo. Dlatego ludzie często doświadczają uniesień niemalże euforycznych, czy to na koncertach czy właśnie w, śpiewając mm -hmm. a już w ogóle takie etnośpiewanie gdzie białym, białym głosem. głosem czy w ogóle takie m, powrót do natury w prostych rytmach właśnie mm -hmm. ja nie mówię już o tutaj naszych w, 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 wokalnych wygibasach i ozdobnikach m, ale takie właśnie po powrót do pierwotnej y, struktury muzyki no ma niesamowicie terapeutyczne znaczenie mm -hmm. już nie mówiąc o tym że ja osobiście uważam że muzyka sama w sobie, oczywiście jestem fanem medycyny konwencjonalnej i korzystam w niej i nigdy w życiu jej nie zaprzeczam, ale dźwięk, dźwięk ma niesamowitą moc mhm. uzdrawiania, bo on relaksuje, on, on wprowadza w ten stan podstawowy nasze komórki. Dzięki temu różnego rodzaju dysfunkcje komórek w postaci chorób mogą się synchronizować mhm. z prawidłowym drganiem, dzięki temu mieć dodatkowy atut na leczenie naszego ciała. I dlatego cieszę się. Że kiedyś, to moje szukanie atencji i zwrócenie uwagi na siebie Poszło zapro w tę stronę. zaprowadziło mnie w takie miejsce, mm -hmm. które dzisiaj wiem, że uratowało moje życie. Mm -hmm. tak. Bo ja dzięki muzyce nauczyłem się w inny sposób doświadczać siebie. Doświadczać ludzi, mhm. doświadczać przestrzeni, materii i życia. I za to jestem wdzięczny, i dlatego czuję się spełniony, że, że gdybym nie miał tego Sound and Grace, to bym pewnie tego nie doświadczał. Mhm. A tak, od strony technicznej, śpiewanie w chórze wymaga jakiegoś innego podejścia do nie wiem, czy do emisji głosu, czy do punktualności chociażby, no bo macie kilkanaście głosów, które muszą się jednak zsynchronizować. Wiesz co, to jest w ogóle zarąbiste w chórach. Mhm. W zasadzie, jeżeli ktoś ma dobre podejście, bo chór to jest przede wszystkim lekcja pokory dla wokalisty. I jeżeli z tą pokorą przychodzi się na próbę, to nieważne, czy ktoś jest dopiero początkującym i emisyjnie jeszcze raczkującym wokalistą. Bo są osoby, które są bardzo po prostu takie schowane, mhm. trochę się wstydzą. Trochę nie mają odwagi i dlatego przechodzą na próbę chóru, mm -hmm. bo lubią śpiewać, ale boją się same, wiesz. Tak, a to się można przytulić e, do końca. A tutaj można poczuć, że ktoś obok nas też śpiewa i się nie boi mm -hmm. i mimo, że ja daję tam bardzo malutko, to daję. Mm -hmm. Znowuż osoby, które albo z natury są obdarzone dużym głosem, albo mają olbrzymie na przykład już doświadczenie, są solistami z doświadczeniem, mm -hmm. mają totalnie lekcje... Tego, jak muszą pracować swoim głosem, żeby się zgrać z pozostałymi. Czyli i dla osoby zaawansowanej wokalnie, jest to taka szkoła, mhm. że y, no, musi używać całego spektrum swoich możliwości wokalnych, albo poszerzyć to spektrum możliwości wokalnych, żeby się wkleić czyli zrobić tak zwany blend, mhm. zmiksować się brzmieniowo z całą resztą ekipy. A znowuż te osoby, które na razie dają malutko, my często słyszymy z Kamile, na przykład takie jednostki, które, no wiemy, że tam w środku jest kawał głosu, wiesz, a to mm -hmm. głowa blokuje mm -hmm. im pokazanie tego słuchaczowi. I my po prostu wtedy wiemy czasami, że na przykład dzisiaj może być ten dzień, kiedy możemy trochę podkręcić komuś śrubeczkę, mm -hmm. zmotywować go, żeby na przykład sobie raz wrzasnął i żeby zobaczył, że on jakby co to umie, jakby co to jest aż Aż tyle ma tego zasięgu mhm. e, głośnościowego. A czasami dajemy czas przestrzeń. Mhm. Niech pośpiewa, niech się poczuje trochę bardziej komfortowo, e, niech znajdzie swoją, swoje miejsce i ten dzień, kiedy poczuje, że może dać więcej, i wtedy da więcej. Więc. E, Widzisz, to, to nie jest na przykład do końca tak, że my prowadzimy indywidualnie wokalistów w chórze. Mm -hmm. My bardzo polegamy, pamiętam, to jest twoja słynna maksyma, to są dwa i, mm -hmm. i to jest intencja i intuicja. To ci, kiedyś ci, wiesz co, powiem, będzie to chyba, jako wiesz, cytat otwierający mm -hmm. książkę o nas kiedyś. Intencja intuicja rzeczywiście to są takie dwa hasła, które dobrze też jakby działają na wyobraźnię. Ludziom, dlatego że oni, my nie jesteśmy trenerami wokalnymi. Mhm. I powiem ci szczerze, że ja osobiście na przykład nie chcę być, mhm. <laughs> mimo że mam to techniczne, takie podejście do, do różnych tematów, w tym też do wokalu, to y, lubię polegać na głosach, które spotykam, na tym, że oni jak będą chcieli. Inaczej, jak będą wiedzieli, co chcą powiedzieć, mhm. to znajdą na to sposób, czyli użyją swojej intuicji, żeby oddać intencję, którą chcą przekazać. Okay. Mhm. Jeżeli chcą zaśpiewać, nie wiem, jak człowiek, który jest zdenerwowany to znajdą taki sposób, żeby tak to oddać. Trochę, trochę tak jak aktor szuka w roli, mm -hmm. prawda? Środków wyrazu. Tak, dokładnie, dokładnie tą metodą, ale no, dla każdego to jest naprawdę co innego na bank dla takich y, snajperów, którzy się na przykład y, wokalnych, prawda, którzy się spotykają, żeby razem zrobić jakiś, jakiś kolektyw. No to jest przede wszystkim lekcja pokory. Mm -hmm. Przede wszystkim dlatego, że są właśnie przyzwyczajonymi osobami do tego, że są solo, mm -hmm. że mogą robić co chcą, tak jak czują, a tu jest pewna dyscyplina. Mm -hmm. Ale powiem Ci, że nawet takie mm, tyzelowanie różnych wartości rytmicznych, które na przykład coś tam jest nierówno i tak dalej, ludzi to jara. Dlatego, że kiedy w końcu się udaje, to rzeczywiście to, to jest siedzi. efekt wow, tak. wiesz. Kiedy nagle robimy jakieś takie piano pianissimo cichutko, a potem mm -hmm. rykniemy wszyscy wiesz, w kilkadziesiąt mm -hmm. osób, to jest taka moc, że wszyscy mają takie wow, jeszcze raz, mm -hmm. w ogóle ekstra. Więc y, mają to zaufanie, że jak my coś rzeczywiście korygujemy z takich technicznych rzeczy w chórze, to to ma konkretny cel. Mm -hmm. I to nie jest tak, że tutaj spo spotykamy się i śpiewamy jak na karaoke, tylko mm -hmm. właśnie chcemy sobie nauczyć taką dyscyplinkę, mm -hmm. żeby ona dała ten efekt muzyczny, ten efekt, gdzie aranż ma po prostu totalnie swoją dynamikę, swoją artykulację, mm -hmm. że jest kompletny. A do tego wszystkiego, jak dodajemy tą intencję. To, że my tam nie śpiewamy po prostu... Do byle kogo, albo o byle czym. Mhm. Tylko wiemy, co chcemy powiedzieć tą piosenką. No to już się dzieje magia. Mhm. Wtedy to już jest nie do zatrzymania. A to blendowanie dotyczy nie tylko pewnie poziomu głośności, dotyczy też w jakiś sposób barwy na przykład. Tak. Czego oczywiście. jeszcze może dotyczyć? No koloru głosu, mhm. wszystkiego. Tak jakby my mamy nieograniczone możliwości do używania naszego aparatu. I chodzi tak. o to, żeby jak śpiewasz w grupie, no to żeby gdzieś się tam zestroić. Aczkolwiek też charakterystyka głosu. Ka każdej osoby i ta, mm -hmm. ten indywidualny temp no, no nadaje też pewną oryginalność. No i to, to jest niesamowite. Każdą jedną frazę, mm, czyli ten sam rytm, ten sam tekst, ta sama melodia, może być zaśpiewana na kilkadziesiąt różnych sposobów. Mm -hmm. Jeżeli do tego dołożymy czynnik taki, że Ty masz inną barwę głosu niż ja, a chcemy zabrzmieć jednolicie, co wtedy? No to wtedy ćwiczymy. Mm -hmm. I ćwiczymy, ten ćwiczymy co? Ten blend. Ten ten blend, blend no. Te wszystkie rodzaje, sposoby. Wybieramy z tych 40 rodzajów, raczej wariantów zaśpiewania tej samej frazy. Wybieramy takie 10, które nam się pokrywa i nam się zgadza. Mm -hmm. I potem próbujemy pozostałe 15 czy 20. Mm -hmm. I do, do oporu. No dobra, to jest fajne, jak jeżeli, jeżeli jesteśmy we dwie, a jak jest kilkanaścioro was tam. To, to jest jeszcze fajniejsze. <laughs> Ale tak. to trwa długo? Nie, znalezienie no tego to blendu. To znaczy problem to zależy wszystko od zrozumienia i od samoświadomości wokalu. Mm -hmm. no. to, to, na naszym etapie nawet nie wiem, czy ja potrafię powiedzieć, czy to trwa długo. To bardziej zależy trochę od kondycji dnia mm -hmm. i, i od tego, jaka jest percepcja. No bo mm -hmm. czasami jest tak, że nawet ostatnio nagrywaliśmy coś w studio i pamiętam, pierwszą godzinę się tak troszkę męczyliśmy, bo tam nie do końca nam yy, żarło. żarło, jak to się mówi mm -hmm. kolokwialnie. A w pewnym momencie Złapaliśmy właśnie taki wspólny vibe, wspólne czucie piosenki, i się samo zaczęło blendować. Już nic nie trzeba było robić, po prostu się nawzajem słuchaliśmy i, i, mm -hmm. i się dostrajaliśmy do siebie. No i, i, i to fajnie wychodziło. Także, mm -hmm. także na jakimś etapie to. To, co brzmi tak przerażająco, to, to się robi naturalnie. To tak jak pierwsze gotowanie rosołu, wiesz? Człowiek zwraca uwagę, ile soli, ile pieprzu, czy marchewka dobrze pokrojona, a później już po prostu wrzucasz i to tak. i tak smakuje, nie? Rozmawialiśmy trochę o tym, co chór może dać wokaliście, czyli trochę uczy pokory, trochę uczy pracy z głosem. A jakby odwrócić sytuację i powiedzieć, co wokalista może wnieść do chóru? Wszystko. Się... Siebie. Siebie. To jest, to jest w ogóle super pytanie. Powiem ci, że. Yy... Chociażby w Sound and Grace mamy, no tak jak wspominaliśmy, olbrzymie szczęście pracować naprawdę ze snajperami wokalnymi. E, ja mam poczucie, że moje koleżanki, oczywiście mój wewnętrzny krytyk mówi: No, twoje koleżanki śpiewają stara, trzy razy lepiej niż ty, nie? Mm. E, ale co jest super, śpiewając obok tych moich przezdolnych koleżanek, ja się sama mimochodem od nich uczę. Mm -hmm. Tak jak wspominałam, nie jestem trenerem wokalnym i nie do końca mnie to tak interesuje, żebyśmy tutaj prawda, jakąś konkretną metodę prawda, wokalną, emisyjną i tak dalej wdrażali. Tylko to jest takie totalnie mimochodem, mhm. kiedy staje koło. Wstaje no, w sopranach to zazwyczaj jest moja partia. I dziewczyny po prostu mają jakieś rzeczy totalnie naturalnie. Mhm. I ja nawet nie pytam ich, jak one to robią. To nie o to chodzi. Ale śpiewając z nimi, nabywam pewne umiejętności, szukam tego miejsca, z którego im się to wydobywa, usiłuję znaleźć to w sobie i to jest nawet nie, niewerbalne po prostu nie, nie komentuję sobie sama w głowie ojej, jak ona to zrobiła tylko, tylko po prostu robię mhm. ćwiczę, śpiewam. I czasami na przykład jak my szukamy jakiejś podpowiedzi, na przykład szukamy jakiegoś nie wiem, miejsca w aranżu, co by tam jeszcze, żeby to fajniej zabrzmiało, to mówimy na przykład, o, a Gunia, zaśpiewasz, zaśpiewasz ten fragment? Weź zaśpiewasz. A spróbujemy tak jak Gunia? Fajnie. Wiesz, i, to jest, I to jest w ogóle jakiś trop, którym możemy Czyli się posługiwać. Czyli inspirujecie się nawzajem. Na maksa, na maksa. I to zarówno swoimi głosami nawzajem, ale muzą, której też mhm. słuchamy. Przecież my jak jeździmy tyle godzin e, samochodami po całej Polsce, mm -hmm. żeby dojechać na koncert, no to przecież tam leci po prostu non-stop jakaś. Mm -hmm. A słyszałeś to, a znasz to, mm -hmm. a, już, a, a nowa Beyoncé? Mm -hmm. <laughs> Więc wszystko, wszystko to się razem kumuluje, wymienia, wymnaża i dzieli i to jest. Cudowne. Czyli cudowne. to jest praca tak naprawdę na bardzo żywym organizmie, który się składa z bardzo wielu żywych organizmów. Tak. Chodzi o relację, o tak naprawdę umiejętności też komunikowania się, ale i muzycznego, ale i też interpersonalnego. Strasznie dużo tam się pewnie dzieje, nie? O tak, to nasz, nasz kociołek. <laughs> Fajnie, i w, zapraszacie do kociołka. Tak, tak, zapraszamy serdecznie. Jeżeli ktoś ma ochotę przeżyć taką przygodę churalną i pośpiewać sobie. To już od września ruszają właśnie nasze, nasze zespoły w Ośrodku Kultury Ochoty. Oba, czyli Soul Ladies so i so ladies all That Sound. I all that sound. Mm -hmm. Więc serdecznie zapraszamy do, do Soul Ladies. Co prawda są przesłuchania, ale można wysyłać swoje zgłoszenia, nagrania e, na adres e, oh, soulladies.chor.maupa.gmail.com, .ho ale wszystko możecie znaleźć na stronie Ośrodka Kultury Tak Tam Wszystko jest można znaleźć. A natomiast, jeżeli ktoś ma ochotę, nie jest do końca pewny, czy śpiewanie to jest jego wymarzona droga, ale, chciałby, ale spróbować. chciałby spróbować, to może przyjść na jedną taką próbę, próbę próbną, <głosy> <głosy> na, na zajęcia Old That Sound, <noise> które są w poniedziałki w Ośrodku Kultury 19.45 19. się zaczynają. I po, takiej, po takim próbnym poniedziałku zdecydować, czy, czy chce zostać, czy to jest jego historia, czy nie. Ale tak jak Ania wspomniała, wszystkie informacje będą, yy, będą zamieszczone na stronie Ośrodka Kultury mhm. i tam można się dowiedzieć, jak to może wyglądać. Tak, serdecznie zresztu, zapraszamy. Tak, serdecznie zapraszamy. Warto w ogóle wpaść, bo taka próba próbna, to jest tak naprawdę dopiero takie pierwsze doświadczenie tego, jak my pracujemy, bo my nie pracujemy z nutami. Mhm. To jest to właśnie ta nasza autorska taka metoda warsztatowa. Wiesz, byłaś. Wiem, Wiesz, byłaś. i też polecam. To jest taki system, który nam się po prostu najlepiej sprawdza. Mm -hmm. Jak się spotkamy, zobaczymy, poznamy, to dopiero będzie wiadomo. Nie? A czy w Sound and grace też bez nut? A różnie. A różnie. Czasami bez nut, a czasami dostajemy kompletną partyturkę do wkucia i też kuwamy. Dostajemy? Czyli kto ją opisze? Wiesz, co są festiwale, które są w pełni zaaranżowane dla orkiestr symfonicznych, mm. i wtedy dostajemy aranże gotowe. Czasami na przykład występujemy. W takich konfiguracjach i, i figurach, na przykład z panią Alicją Majewską i z panem Włodzimierzem Korczem, który napisał aranż i taki ma być i taki był, mhm. więc y, to jest w sumie też taka super inna, praca, inna mhm. praca, ale mega doświadczenie i to była w sumie dla nas olbrzymia nobilitacja, bo ja przyznam się szczerze, że się trochę cykaliśmy że będzie przepytywańsko z partii. Mm -hmm. I wyobraź sobie, że było. Jak usłyszeliśmy poproszę sopranę od 47 taktu, to ja w życiu taka blada nie byłam. <laughs> Ale zaśpiewaliśmy i było dziękuję. Super. I to, I to po prostu już wtedy rzeczywiście tak trochę obrosliśmy w takie malutkie pióreczkę i mówimy, jest, daliśmy radę. Pewnie. Jedziemy z tym. Znowu sukces. I, i ćwiczymy dalej. Czego wam życzyć? Zdrowia. <noise> tak, odwagi też w tych mm -hmm. działaniach. Odwagi, żebyśmy nie bali się doświadczać tego muzycznego życia teraz. Mm -hmm. Macie plany na najbliższy czas? Płyta kolejna? Wiesz, co? Już, już snujemy. Już mm -hmm. snujemy takie, takie plany. I w sumie trzymaj kciuki. Trzyma. Trzymaj kciuki, bo mamy na razie te, kilka takich niteczek, które chcielibyśmy z nich zrobić ładną tkaninę. Mm -hmm. No, i to może być naprawdę coś. No to trzymam kciuki. Dzięki za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. and try again.